Witam, z tej strony Italiano. Jak już widzicie, na pewno mnie znacie z poprzedniego kanału Studio Italiano. W tej chwili mam drugi kanał, a mój pierwszy się nazywał Italiano Official Conto. Miałem wtedy ponad 46 tysięcy subskrybentów. Ale to jest mój nowy kanał, więc jeżeli znaleźliście mnie na tym kanale, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, jak i subskrypcję. O czym dzisiaj porozmawiamy? Jak widzicie, przed nami mamy Kotlin, w miejscowości Kotlin jesteśmy i będziemy oceniać dzisiaj dworzec. Jak tu wygląda, czy jest porządek, czy nie? Przejdziemy się może. Jak tu wygląda? Na sam widok, jak widzicie, to jest budynek no, starodawny. Prawdopodobnie tu jakieś krasnale kiedyś mieszkały. Więc proszę dziewczyny się nie śmiać, uszanować mój filmik, dlatego zobaczymy coś dalej. Trochę ten Kotlin nie zadbał o klientów, bo jak widzicie, są tylko cztery miejsca. Jest gaśnica, jak najbardziej, bo to jest potrzebne tutaj. Ale sprawdzimy może, czy ma ważność. Ale jeżeli coś by się stało, a jednak nie ma gaśnicy. I czy ktoś tu ukradł tą gaśnicę? Teraz musieli zrobić jakieś dochodzenie. Jak widzicie, sprawdźmy, czy w ogóle są aktualne rozkłady jazdy. Przyjazdy, kod. Widzimy ostry wielkopolski, i leci pociąg. Musimy to zobaczyć, ujęcie. No niestety, kamerzysta, dlaczego ty jesteś taki wolny, że nie potrafisz ująć takiego zajebistego ujęcia jak pociąg? Dużo osób pewnie to zobaczy i rozpozna to miejsce. Już na samym początku mówiłem, że to jest Kotlin, więc wszystkie osoby, które mieszkają w Kotlinie, zostawcie łapkę w górę i uszanujcie moje zdanie. Dzisiaj powiem wam o rodzinie patologicznej, które właśnie, jak widzicie, idą takie trzy dziewczyny. Tutaj można zobaczyć, że tutaj są dziewczyny z patologii właśnie, które będą niedługo wypijać browara, bo tylko to jest ich miejsce. Może przejdziemy, kamerzysta, troszeczkę dalej, żeby rozpoznać te twarze, bo jak widzicie, no, dziewczyny banany mają od razu na uśmieszek i to właśnie szanuję, uszanowanie. I jedziemy ciąg dalszy. Może spotkamy jakiegoś klienta. Widziałaś to? Kolejne dziewczyny nie potrafią uszanować tego miejsca. Normalnie sam alkoholizm tutaj się pojawia. A co tu dalej spotkamy? Musimy to zobaczyć. Czy coś tu będzie? Kolejny rozkład jazdy. Kamerzysta, co jaki czas jeżdżą tutaj pociągi? Żebym tak mniej więcej wiedział, żeby może jakieś ujęcie. Zobaczymy wtedy, jak. Nie interesują mnie takie fajki. Ja potrafię je zdeptać i mam wyjebane na nie. Sobie kupię nowe, bo mnie stać na to. A wy, Polacy, jeżeli was nie stać na takie fajki, to przyjdźcie tutaj, bo właśnie leżą i możecie je podnieść. Dziewczyna, teraz nagrywamy. Nie ma was na filmiku. Banany będą na twarzy, więc spokojnie. No i na tyle. Może w pierwszym vlogu o Kotlinie. W następne miejsce napiszcie w komentarzu, jakie bym miał ocenić, obejrzeć. Więc do zobaczenia. Ciao!